Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Są z nami poseł Przemysław Wipler i Tomasz Sommer, rzecznik prasowy. I proszę Pana Tomasza Sommera o zabranie głosu. Szanowni Państwo, partia Korwin optuje za jak największym uproszczeniem zasad dotyczących finansowania kampanii wyborczych. Najlepiej, jeżeli te zasady by nawiązywały do amerykańskich. W dużym skrócie w Stanach Zjednoczonych jest określony limit wydatków oraz trzeba ujawnić wszystkich darczyńców oraz środki nie mogą pochodzić jakby z danin publicznych i tyle. Natomiast w Polsce na dzień dzisiejszy obowiązuje bardzo restrykcyjne prawo i wychodzimy z założenia, że dura lex sed lex, czyli tego prawa trzeba przestrzegać. No niestety mamy podejrzenie, że jeden z komitetów tego prawa nie przestrzega. To chodzi o jeden z nowych komitetów, no jednak ta świeżość nie zwalnia z obowiązku respektowania prawa i proszę pana Przemysława Wiplera, naszego posła partii Korwin, o przedstawienie tej sprawy. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym złożyłem powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pana Ryszarda Petru i przez jego komitet wyborczy, jego partii politycznej. Przepisy prawa mówią jasno, w jaki sposób może być finansowana kampania. Nie można zbierać pieniędzy na fundacje, na podmioty prywatne, na inne podmioty niż sam komitet wyborczy. W przypadku komitetu partyjnego, a pan Ryszard Petru kandyduje jako partia polityczna, on założył partię polityczną, może być finansowany tylko i wyłącznie z funduszu wyborczego tej partii politycznej. Pan Ryszard Petru złamał tą regułę, złamał tą zasadę, dlatego złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Przestępstwa doprowadzenie polegającego na doprowadzenie innych osób do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Pan Ryszard Petru zbierał pieniądze i chwalił się tym, że zebrał co najmniej 500 000 zł na fundację Nowoczesna RP. Te pieniądze zbierane na fundację w ramach kampanii wyborczej, w ramach strony internetowej pana Ryszarda Petru, to jest absolutnie niedozwolony sposób finansowania kampanii wyborczej. Dlatego zebranie co najmniej 500 000 zł, to może być większa kwota, chcielibyśmy, żeby sprawdziła to prokuratura i chcielibyśmy, by sprawdziła to również Państwowa Komisja Wyborcza. Zebranie 500 000 zł w sposób nielegalny, to jest po prostu przestępstwo, to złamanie prawa wyborczego, to są lewe pieniądze. Mówimy stanowcze nie dla lewych pieniędzy w polskiej polityce, mówimy stanowcze nie dla lewego finansowania kampanii wyborczych, mówimy stanowcze nie dla praktyki, którą stosował pan Petru. Zbierano pieniądze, mamy na to dowody, udało nam się zebrać print screeny, zdjęcia z filmów, na których pan Petru pokazuje, w jaki sposób dokonywać wpłaty. Tam doskonale widać, że wpłaty są zbierane na fundację Nowoczesna RP, na tą fundację były zbierane. Pan Petru założył w trakcie ostatnich kilku miesięcy 3 fundacje, stowarzyszenie i partie. To wygląda jak wehikuł po prostu do lewego finansowania kampanii wyborczej. Wiemy, że on pochodzi z branży bankowo-finansowej, wiemy, że takie praktyki budowania tego rodzaju piramid, budowania tego rodzaju mechanizmów, na przykład by nie płacić w Polsce podatków w tej branży, nie są niczym dziwnym, ale będziemy głośno mówili nie dla takich praktyk w polskiej polityce, dlatego złożyliśmy takie powiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez pana Ryszarda Petru. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to zachęcam. Ja właśnie chciałem mówić o tej sytuacji i zapytać się, dziś mija rocznica zaprzysiężenia rządu Ewy Kopacz. Minął rok od rządu Ewy Kopacz, była jedna rekonstrukcja. Jak pan ocenia, co było dobre, co było złe w trakcie tej rocznicy? Myślę, że warto byłoby przypomnieć sobie exposé pani premier. Ona wygłosiła exposé, jakby była świeżynką w polskiej polityce i jakby nie była wcześniej ani marszałkiem Sejmu, ani ministrem zdrowia. Występowała, jakby to było kompletnie nowe otwarcie i obiecała bardzo ważne rzeczy, bardzo ważne dla Polaków, których to obietnicy nie spełniła. Obiecała nam nową ordynację podatkową, nie ma nowej ordynacji podatkowej. Obiecała kodeks budowlany, uproszczenie prawa budowlanego, to się nie wydarzyło, nie ma żadnego nowego kodeksu budowlanego. Nie spełniła najważniejszych, najistotniejszych obietnic, a te, które spełniła, to było rozdawnictwo pieniędzy, których w budżecie nie ma. Ten rząd, po tym jak zabrano
po 150 miliardów złotych z otwartych funduszy emerytalnych, postanowił przez rok rozdawać pieniądze polskich podatników, bo na rok jeszcze tych pieniędzy będzie. Jednocześnie budżet na przyszły rok został zaplanowany z rekordowym 50-kilkumiliardowym deficytem i to jest to, co zostawia po sobie pani Ewa Kopacz. Do tego dokłada szereg obietnic, które nikt nie wierzy, obietnic składanych podczas ostatniej konwencji programowej Platformy Obywatelskiej, obietnic, które są w jawnej sprzeczności z tym, jak wyglądało 8 lat rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Ten rząd w tym parlamencie 13 razy podnosił podatki, bądź wprowadzał nowe podatki. Podnoszono składkę na ubezpieczenie społeczne, podnoszono podatek VAT, likwidowano ulgi w podatku dochodowym, wprowadzono podatek od kopalin. No krótko mówiąc, 13 razy byli przeciw podatnikom, teraz obiecują nam upraszczanie, obniżanie podatków. Nikt w to nie wierzy, nikt w to nie uwierzy. Notabene można tutaj zestawić panią Ewę Kopacz z Ryszardem Petru, który jest bohaterem naszej dzisiejszej konferencji. Można powiedzieć Polakom tak, jeżeli chcecie być oszukani po raz trzeci, zagłosujcie na Platformę Obywatelską. Jeżeli sobie chcecie przypomnieć, jak to było być oszukanym po raz pierwszy, to zagłosujcie na Ryszarda Petru, bo to, co on obiecuje, to jest kalka obietnic Platformy sprzed lat 8-12. On opowiada teraz, że wprowadzi 3 razy 16, jak Platforma kiedyś obiecywała 3 razy 15. Krótko mówiąc, próbuje na te same stare numery nabrać Polaków. Przy okazji nielegalnie finansuje swoją kampanię wyborczą, czym mamy nadzieję dosyć szybko zajmie się prokuratura. To takie zawiadomienie, trochę kampania wyborcza partii Korwin. Jeżeli ktoś nielegalnie finansuje swoją kampanię, jeżeli ktoś łamie prawo polskie i robi to zanim dostał się do parlamentu, jeżeli robi to na początku działalności swojej partii, bo partia pana Ryszarda Petru została zarejestrowana kilka miesięcy temu. Jeżeli ktoś od lewizny tego rodzaju zaczyna, to wielką lewizną zakończy swoją działalność polityczną. No moim zdaniem Polacy powinni uważać, powinni być ostrożni, ponieważ mieliśmy 8 lat rządów magików, którzy obiecywali, że podatki pójdą tylko w dół, a szły tylko w górę. I to samo może ich spotkać w przypadku, gdy dadzą się nabrać na odświeżone wizerunkowo stare obietnice platformerskie w wydaniu pana Ryszarda Petru. Liczę, że on bardzo szybko pokaże finanse swoich fundacji, pokaże skąd one brały pieniądze, pokaże w jaki sposób były finansowane widoczne w całym kraju billboardy przez całe wakacje w ramach kampanii referendalnej. Tutaj też zauważmy, że miało miejsce mieszanie dwóch kampanii i również warto sprawdzić, w jaki sposób była finansowana kampania referendalna ta przed 6 września. Nie był on jedyny, wiele komitetów działało tak, że po prostu prowadziło kampanię polityczną pod podkładką kampanii referendalnej. To Polacy również powinni zobaczyć, jakie... Pokażcie swoje pieniądze, pokażcie skąd bierzecie pieniądze, pokażcie od kogo bierzecie pieniądze. My bardzo skrupulatnie przestrzegamy prawa w kampanii prezydenckiej, w kampanii obecnej pokazujemy, od kogo dostajemy pieniądze na stronie internetowej, ile ich zebraliśmy. My prowadzimy prawdziwie obywatelskie kampanie, przestrzegając bardzo rygorystycznie prawa polskiego. Z niektórych rozwiązań, które są dobre, które są cywilizowane, zrezygnowaliśmy, bo były niezgodne z prawem polskim, które jest bardzo rygorystyczne. Takie narzędzia jak PayU, PayPal, do zbierania mikropłatności, to są bardzo trudne do życia w polskich warunkach, właściwie niemożliwe narzędzia z tego powodu, że uniemożliwiają zbieranie szczegółowych danych o osobach wpłacających. Chcieliśmy przez takie mechanizmy zbierać pieniądze, ale dostaliśmy takie, nie inne umowy od instytucji, które tym zarządzają i zrezygnowaliśmy z tego, chociaż byłoby to wygodne dla naszych sympatyków, by tak zbierać pieniądze. Inni nie mają tego rodzaju skrupułów, a w polskiej polityce zasadą fundamentalną powinno być jednak przestrzeganie prawa obowiązującego. A od kiedy państwo podejrzewali pana Ryszarda Petru o to, bo jednak miesiąc do wyborów i... Od kilku tygodni... Sytuacja, z której mieliśmy do czynienia, to była sytuacja, w której zebraliśmy dane. Nasi sympatycy nam przekazywali różnego rodzaju cząstkowe dane, mówiąc, słuchajcie, to jest na bogato robiona kampania partii, której jeszcze nie ma. Zobaczcie, robią rzeczy, których nie powinno się robić. Zebraliśmy ileś takich informacji, złożyliśmy w to całość, stąd nasze powiadomienie. I stąd tak późno.
Powiem tak, pan Ryszard Petru ma wystarczająco czasu, żeby się wytłumaczyć, skąd ma pieniądze do wyborów. Mamy w chwili obecnej 33 dni. Czy mógłby pan uściślić kwestię tych dowodów, bo mówił pan, panie pośle, o pewnych ulepszeniach, to były print screeny, dokumenty, nagrania, gdzie Ryszard Petru mówi, dajcie kasę na fundację, a ja zrobię z tego kampanię partyjną. Strona internetowa, przez którą zbierał pieniądze, proszę bardzo. Uruchomiliśmy mikrofinansowanie, zgadzasz się z nowoczesną.pl, wesprzyj nas i tutaj jest adres strony, z której miała być przekierowywanie do wpłat. I ta strona przekierowywała do konta Fundacji Nowoczesna RP. Tutaj tego nie widać na tej jakości wydruku, ale na jakości materiałów, które dostarczyliśmy do prokuratury, widać, że tam dalej przekierowywało do Fundacji właśnie Nowoczesna RP i że na tą fundację były zbierane środki. Tutaj całość dokumentacji dotyczącej tego, że to było właśnie dla Fundacji Nowoczesną RP, załączyliśmy w plikach dobrej jakości, które spokojnie może odtworzyć prokuratora. To są przecież przelewy, to są kwestie elektroniczne, to bardzo łatwo sprawdzić stan konta i tytuły wpłat, pod jakimi dokonywano płatności. To jest albo rażący nieprofesjonalizm człowieka, który się chce kreować na bardzo profesjonalnego, albo po prostu bezczelne łamanie prawa i wyłudzenie. On jako szef kampanii, jako osoba zachęcająca do tego rodzaju praktyk, bierze odpowiedzialność za to, jeżeli ktoś w sztabie popełnił błąd, to był błąd rażący i karygodny, taki, który skutkuje po prostu odrzuceniem sprawozdania finansowego z kampanii. Także przypomnijmy, że on w trakcie kampanii zmieniał formę prawną. Najpierw to był komitet wyborców, a później był to komitet partyjny i przypomnijmy Polakom, że pan Petru, który prowadzi w taki sposób swój przekaz, jakby nie był partią, to jest partia. To on kandyduje jako komitet partyjny i reguły dla partii politycznych obowiązujące w prawie polskim w 100% dotyczą jego. A tutaj jeszcze artykuł w Gazecie Wyborczej, gdzie się chwali rzecznik, że zebrali 450 tysięcy złotych. I to było 1 września w Gazecie Wyborczej i w tym samym czasie na stronie nowoczesnej.pl właśnie było jakby odnośnik do wpłacania na fundację, a nie na komitet. A tutaj trzeba przypomnieć, że polskie prawo stanowi, że pieniądze można zbierać tylko na specjalne konto związane z wyborami. Na wybory. Nie można zbierać w żaden inny sposób. Można przyjmować wpłaty na to konto. Tylko od osób fizycznych. Od osób fizycznych, których dane są jawne. Żadne fundacje, żadne stowarzyszenia, żadne osoby prawne, firmy, spółki nie mogą wpłacać pieniędzy, a Fundacja Nowoczesna RP jest fundacją, a nie osobą fizyczną. W taki sposób nie można w Polsce finansować kampanii.